Moi kochani, to już nasze ostatnie spotkanie podczas tej nowenny w rozważaniu wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego. Przypomnę, pochyliliśmy się podczas tego tygodnia nad tłem historycznym obrazu. Pojechaliśmy wraz z siostrą Faustyną do Wilna. Zobaczyliśmy, jak to wszystko się tam działo, jak powstawał obraz i jakie były jego dzieje. I w tych wszystkich rozważaniach wiemy już, że obraz, który mamy tu przed oczyma, nie jest tylko obrazem. To wizerunek, to ikona, to okno otwarte na wieczność, przez które, tak jak przez uchylone drzwi, przychodzi do nas Pan Jezus. I jest to piękne, że właśnie Niedziela Bożego Miłosierdzia ukazuje nam w Ewangelii Jezusa, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych. Obraz, wizerunek Pana Jezusa to właśnie przychodzący Chrystus. On nie jest statyczny, On nie stoi, On idzie. Jak wiemy, pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego, powstał w Wilnie. Przedstawia on Chrystusa ubranego w białą szatę. Szatę o odcieniu popielatym, u góry jasnym, na dole ciemnym, przechodzącym w siność. W ogóle, jak za chwilę usłyszymy podczas naszego wieczoru, w filmie, przy rozważaniu całej symboliki tego obrazu, niezwykła treść, która jest ukazana na wizerunku, jest dynamiczna. Jeżeli spędzimy tutaj dłuższą chwilę i zaczniemy się w Pana Jezusa wpatrywać, tak jak siostra Faustyna mówiła, patrzyłam na Pana, patrzyłam, to nie martwcie się, że Pan Jezus zacznie się poruszać. To nie jest błąd waszych oczu. To jest ta niezwykła Boża technika, która kierowała pędzlem Eugeniusza Kazimirowskiego. Ponieważ nawet pociągnięcia jego pędzla, jak się dokładnie przyjrzymy, ukazują dynamikę. Tu nie ma Jezusa jako figury. Nawet jego szaty, nawet jego promienie miłosierdzia, one zmieniają swój odcień. I zapraszam bardzo do takiej kontemplacji, do takiego spojrzenia. Jeżeli ktoś nie ma kopii tego obrazu, właśnie tego, proszę sobie zabrać już nasz kącik miłosierdzia. Można sobie wziąć obraz. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, a najlepiej na takiej lepszej rozdzielczości. I szaty Pana Jezusa, i promienie, one zmieniają kolory. To nie jest jakiś tani wybieg dobrego artysty, tylko próba przedstawienia tego, czego się nie da przedstawić. Na obrazie Kazimirowskiego promienie są złączone, tworząc zwartą całość. Wiemy dobrze, co one oznaczają, a jednak myślę, że warto przypomnieć sobie dokładną symbolikę tego obrazu. Jest ona odzwierciedleniem, odbiciem na płótnie dwóch głównych objawień z dwóch wielkich piątków z 1935 i z 1936 roku, podczas których siostra Faustyna o godzinie 15 ujrzała Jezusa rozpiętego na krzyżu. W pierwszym z tych objawień Zbawiciel wyjawił swoją wolę. Pragnę, aby obraz ten był publicznie uczczony. A Faustyna ujrzała wówczas wychodzące z serca Jezusa promienie miłosierdzia. I analogiczna wizja dokonała się w następnym, kolejnym roku, też w Wielki Piątek. Promienie. W objawieniu z 1935 roku Zbawiciel nadał promieniom z obrazu Bożego Miłosierdzia nazwę. Są to promienie miłosierdzia. Wyjaśniając ich znaczenie, Pan Jezus, zobaczcie, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy podczas kazań. Jezus nie tylko objawia obraz, ale go wyjaśnia. To jest jedyny w historii obraz, gdzie Pan Jezus współtworzy. On objaśnia. Na wszystkie pytania siostry Faustyny odpowiada.
A więc tutaj Pan Jezus sam wyjaśnił, że te promienie oznaczają krew i wodę, które wypłynęły z Jego serca, z Jego wnętrzności. Tak Pan Jezus określa. I zobaczcie, że siostra Faustyna pisze, opisuje w dzienniczku dokładnie. Promienie mają być czerwony i blady. Czerwony jako krew, a blady jako woda. Wiemy już z poprzednich kazań, nie chcę się powtarzać, że jest to również symbol chrztu i Eucharystii. Sakramentów, które budują i karmią Kościół. A więc, kochani, błędem jest, i bardzo proszę, żebyśmy tego błędu nie popełniali, nie ma promieni czerwonego i białego. A już tym bardziej nie ma tutaj interpretacji, że jest to polska flaga. To jest symbol krwi i wody. Bo czasami słyszymy, że to jest taki obraz Polaków. Właśnie przede wszystkim tak. Ale wiemy, że musimy dzielić się tym obrazem z całym światem. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, i świata całego. Także obraz nie jest przewidziany tylko dla jednego narodu, ale dla wszystkich. Kolory Bożego Miłosierdzia to widzimy sakramenty chrztu i Eucharystii. Moi drodzy, przejdźmy dalej. Podpis. Wiemy, że z obrazem związana jest modlitwa Jezu, ufam Tobie. I wiemy już, że ksiądz Sopoćko próbował nazwać obraz inaczej. Tak jak wam powiedziałem, w Wilnie do dzisiaj funkcjonuje piękna nazwa o wizerunek najmiłosierniejszego Zbawiciela. Ale jednak obraz ma być podpisany Jezu, ufam Tobie. I kochani, nie odgrywa to roli, czy ten napis jest na obrazie, czy obok obrazu. On ma być z nim złączony. Ponieważ płótno, jakim dysponował Kazimirowski, podarowane mu zresztą przez księdza Sopoćkę, podarowane mu zresztą przez jedną z dobrodziejek, nie zmieściło napisu, a więc widzimy, że na obrazie z Wilna napisu nie ma. On jest na najstarszych przedstawieniach zawsze na ramię. A dzisiaj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie ten napis jest w różnych językach z prawej i z lewej strony. W polskiej tradycji zwykło się malować na drugim obrazie krakowskim, tak zwanym już na obrazie. To nie gra żadnej roli. To są takie szczegóły, kochani, żebyśmy nie dali się wciągnąć w jakieś dywagacje, który obraz jest prawdziwy, a który nieprawdziwy, że jak tam czegoś nie ma. Pan Jezus przede wszystkim kładzie nacisk na to, żeby z obrazem ta modlitwa była połączona. Pan Jezus mówi, że obraz ten ma być źródłem pocieszenia, źródłem zaufania, a wyrazem tego zaufania, tego pocieszenia jest właśnie napis, modlitwa Jezu, ufam Tobie. Myślę, kochani, że nie trzeba nas zachęcać tutaj, abyśmy uczynili te trzy słowa naszą modlitwą, naszym aktem strzelistym. Tym zdaniem, oddechem duszy, który nam towarzyszy. Jezu, ufam Tobie. Zawierzam Tobie wszystkie moje sprawy. Cały mój dzień ufam, Panie, ponieważ Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i miłosiernym. Spojrzenie Pana Jezusa. W objawieniu z 1934 roku Zbawiciel sam określa swoje spojrzenie jako spojrzenie z krzyża. Ksiądz Sopoćko, który wraz z siostrą Faustyną nie raz i nie dwa o tym rozmawiał, zinterpretowali właśnie tak, jak widzimy to na obrazie wileńskim. Tak jakby Pan Jezus spoglądał z góry, z tronu krzyża na nas. Ten wzrok pada na nas jakby z góry. Musimy sobie wyobrazić, stając przed obrazem, że stoimy jakby przed niewidzialnym krzyżem. Jezus, który jest ukrzyżowany, patrzy na nas. Ale pamiętajmy, że jest to Jezus zmartwychwstały, który do nas przychodzi. Inną interpretacją była interpretacja pierwszego spowiednika księdza Andrasza, który wywarł wpływ na obraz krakowski. Tutaj widzimy, że spojrzenie Pana Jezusa jest już inne. To jest to samo objawienie, ale inne interpretacje. Teraz, kochani, dłonie Pana Jezusa. Niezwykle ważny element wizerunku.
Lewa dłoń Zbawiciela według objawienia z Płocka jeszcze uchyla szatę na piersiach. To są te wnętrzności, z których wypływa krew i woda, czyli miłość i miłosierdzie. Łaska, która obmywa duszę i daje im życie. Jednak druga ręka Pana Jezusa, pisze siostra Faustyna w dzienniczku, była wzniesiona jakby do błogosławieństwa. I zobaczcie, kochani, to jest taki piękny moment, kiedy patrzymy na pierwszy obraz, Pan Jezus ma rękę dokładnie wzniesioną tak, jak błogosławił kapłan w starym rycie mszy, mszy trydenckiej. Był tam bowiem, jest do dzisiaj, taki przepis, że ręka kapłańska nie może być wyżej niż bark kapłana. Czyli jak ksiądz odwrócony jest tyłem do ludzi, kiedy się odwraca do ludu i błogosławi, nie wolno mu wyżej tej ręki podnieść niż tutaj ta wysokość. Zobaczcie, że dokładnie tak jest na obrazie, co jest świadectwem, że naprawdę ksiądz Sopoćko był jako model, pozował jako Pan Jezus, który błogosławi. Prawdopodobnie ksiądz Sopoćko wywarł też wpływ na to, że właśnie ręka Pana Jezusa jest tak umiejscowiona. Jest to ręka kapłańska, ręka, która wzniesiona jest do błogosławieństwa. I teraz, kochani, jeszcze jeden element, tło obrazu. Czasami pytacie, dlaczego ten obraz wileński jest taki ciemny. No rzeczywiście jest ciemny i tak ma być, ponieważ tłem jest otchłań, to grób, to śmierć. Jezus, który wychodzi z otchłani. Ksiądz Sopoćko bardzo konkretnie to interpretował i jak potem zaczęły pojawiać się różne inne interpretacje, tutaj w naszym drugim obrazie jest też na tle ciemnym, ale wiemy, że są obrazy, gdzie Pan Jezus idzie po łące, z tyłu są jakieś krajobrazy. Ksiądz Sopoćko bardzo to ganił, ponieważ nawiązywał do objawienia, jakie miała siostra Faustyna, że Jezus wychodzi z nocy. Zobaczcie, Judasz, który wchodzi w tą noc, i Jezus, który z nocy wychodzi. I tu jest najpiękniejsza gra farby, światła i koloru, ponieważ Pan Jezus wychodzi z ciemności, a sami, zobaczcie, przyjrzyjcie się dokładnie temu obrazowi, jego twarzy, ciepło, które bije z uchylenia tej szaty. Zobaczcie, że to ciepło nawet, bo tutaj szaty, które Pan Jezus ma, są albo, jest to alba kapłańska, takie szerokie rękawy właśnie. Nawet na tych rękawach widać różne odcienie tego ciepła, tak jakby ta postać w środku żarzyła się ogniem. To jest niesamowite ujęcie Jezusa, który jest ogniem miłosierdzia, który mówi, że płonie moje serce. Zobaczcie, kult miłosierdzia Bożego jest bardzo głęboko zakorzeniony w kulcie serca Jezusa. Może jest to związane z tym, że siostra Faustyna była niezwykłą czcicielką serca Jezusowego. A wiemy dobrze, że takie klasyczne przedstawienie to są właśnie to serce z koroną cierniową płonące ogniem miłości, ogień miłości, który goreje. Tak samo Pan Jezus, który jest jakby wewnętrznym, pięknym ogniem miłości i miłosierdzia, przelewającym się przez to płomienie na nas. I tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca naszych rozważań. Mam nadzieję, że te kilka myśli pomogło nam głębiej wejść w mistykę, w tajemnicę tego obrazu. Pragnę przypomnieć na koniec to, co powiedział Pan Jezus. Obraz jest naczyniem, którym czerpiemy ze źródła miłosierdzia. To naczynie. Obyśmy mieli tego naczynia jak najwięcej w swoim życiu. Obyśmy z ufnością przychodzili do tronu miłosierdzia. Ponieważ Jezus ciągle na nowo pragnie, aby dusze do Niego przychodziły. W ufności, w zaufaniu Mu się powierzyły. Otóż przed obrazem najmiłosierniejszego Zbawcy dnia 17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł II, nasz święty, zawierzył całą ludzkość Bożemu miłosierdziu. I piękne jest to, że papież żarliwie modlił się tak przed pierwszym obrazem w Wilnie, jak i przed drugim obrazem w Krakowie, podkreślając ważność, świeżość i niezwykłość kultu Bożego Miłosierdzia.
Oby ten kult przeniknął również nasze serca. Aby ten tydzień i to święto miłosierdzia, które nadchodzi, dotykało naszych serc. Albowiem tak jak Pan Jezus powiedział, On tego dnia otwiera wszystkie zawory swoich niebios i wszystkie łaski chce nam udzielić. Niech naszą odpowiedzią na tę wielką tajemnicę będą trzy słowa. Jezu, ufam Tobie. Amen.